Dzień dobry, dzisiaj będziemy mówić o konflikcie związanym z Korsyką. Proszę Państwa, Korsyka to francuska wyspa. Jest tam terrorystyczna organizacja, która nazywa się Front Wyzwolenia Korsyki, która atakuje instytucje francuskie i ta organizacja dąży do... Oddzielenia Korsyki od Francji. Musimy wiedzieć, że ona już walczyła szereg autonomii, bo tak naprawdę polityka Francji wobec Korsyki, a szczególnie wobec tej organizacji, to jest polityka kija i marchewki. Czyli raz Korsykę się straszy, a tutaj chodzi głównie o tą organizację, a innym razem się ją głaszcze. Więc paradoksalnie. Ta organizacja dla Korsyki wywalczyła szereg ymm, ustępstw, chociażby podatkowych, i, i Korsyka w jakimś sensie troszkę autonomiczna jest. Natomiast paradoks polega na tym, że większość mieszkańców Korsyki wcale nie chce oderwania Korsyki od Francji, co potwierdziło referendum, które odbyło się w 2003 roku. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie.